Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. 15 minuta meczu Polska-Estonia 0-0. Wciąż nie przegrywamy. Tutaj sobie podglądam, ale są ważniejsze rzeczy niż mecz Polska-Estonia, który sobie podglądam. 100 dni na przykład rządu Donalda Tuska. I o tym będzie dzisiaj w studiu Wyborczym. Startujemy. Tomasz Sekielski, to jest Studio Wyborcze, a wraz ze mną jest Konrad Sadurski, Newsweek. Dzień dobry Konradzie. Dzień dobry. 100 dni Tuska mamy omówić, rządu Donalda Tuska. Twoja taka pierwsza myśl, poza tym, że jest wciąż 0-0, jeśli chodzi o mecz Polska. Myśli, że my gramy. <laughs> Estonia, to pierwsza myśl po tych studniach. dniach. Jakbyś na przykład, jakby ktoś ci powiedział, jednym zdaniem, określ ten rząd po 100 dniach. Nie potrafię. Znaczy w ogóle patrzę na to, co się dzieje, trochę na zasadzie: tak, że kupił mu sobie popcorn, siedział przed telewizorem i oglądał. Zastanawiam się, dlaczego 100 dni? Znaczy dlaczego? Jaruzelski prosił o 90 dni spokoju. Komorowski prosił chyba o 100 dni spokoju dla rządu pani Kopacz no taki najważniejszy Stodni w historii to chyba Stodni Napoleona jak uciekł z Elby do czasu kiedy przegrał pod Waterloo ale wiesz bo to jest jakieś symboliczne takie te no studni. jest ale zastanawiam się dlaczego akurat 100 dni bo Dlaczego tak akurat te postulaty, które tam, przecież jak się przygląda te postulaty, to one są od sasa do lasa. Jak sobie wynotowałem, to jest na przykład. A ty mówisz o tych stu konkretach? Tak, tak? stu konkretach. No bo rozumiem, za to, za to teraz publicyści, politycy, ekonomiści rozliczają. Tak, choć, rząd choć, choć zapomina się o tym oczywiście, że to jest 100 konkretów, tylko koalicji obywatelskiej, tak. nie lewicy i trzeciej drogi. I to jest w pewnym sensie takie logiczne nadużycie dlatego że no, 100 konkretów było przygotowane przez przewodniczącego partii Platforma Obywatelska Tusk został premierem koalicyjnego rządu więc dlaczego rozliczać akurat tylko za konkrety koalicji koalicja, znaczy... a czy no po prostu myślę, że to akurat koalicja wpadła we własną pułapkę Czy oni mogli napisać 100 konkretów, które załatwimy po prostu a nie na, bo to jest 100 konkretów na pierwsze 100 dni i myślę, że to było coś, co spowoduje też dodatkowo, że dzisiaj wszyscy mówią tak. No, sami powiedzieliście w kampanii wyborczej, mhm. nie, nie było małą gwiazdką zaznaczone, jeśli będziemy samodzielnie rządzić. Albo że zaczniemy w 100 dni, mhm. ale to będzie trwało na przykład rok albo dwa, bo pewne zmiany muszą w pewnym procesie się odbywać. I wiesz, i to i takie jest sproszczenie retoryki kampanijnej sprawiło, że dzisiaj trochę Koalicja Obywatelska i Donald Tusk znaleźli się w pułapce i stąd te pytania, co im się udało osiągnąć w 100 dni. Tak, tylko ta pułapka, no, tak jak sam mówisz, jest trochę zostawiona na wyrost. To znaczy no, Platforma obiecała 100 konkretów, mamy rząd koalicyjny, rząd koalicyjny jest zupełnie innym bytem. Mówi się, że partia jest trochę tworzenie partii polega na tym, jest równie trudne jak stworzenie firmy. Trzeba stworzyć struktury regionalne, dyrektorów od różnych rzeczy, marketingu, sprzedaży, prawnego działu i tak dalej, tak dalej. Więc jeśli jedna partia łączy się w rządzie z kilkoma innymi partiami, to tak jakby przeprowadzić jakąś fuzję tych firm, czy, czy przynajmniej zawiązać jakiś sojusz koalicyjny. A tutaj, jak rozumiem, koalicjanci nie zgodzili się na wspólny program z tego powodu, że mamy serię wyborów. I rozumiem, każdy chce się jakoś pięknie różnić od, od swoich partnerów z rządu, ale chce coś ugrać dla siebie w wyborach samorządowych i do Europarlamentu. W związku z tym nie ma jednej listy zadań do załatwienia przez koalicję. No i stąd, stąd to takie intelektualne nadużycie, że się Tuska rozlicza za coś, co, co nie jest do zrobienia w koalicyjnym rządzie, bo spory trwają o różne sprawy, łącznie ze sprawą o, o aborcję, która wiadomo było, że będzie dzieliła koalicjantów. No, a na tym tle wyrosły kolejne inne spory również finansowe. Panie Sekielski, to po pana myśli wszyscy jesteśmy idiotami i nie wiemy jakie kamienie i ile pis postawił pod nogi. Nie, no chyba wszyscy widzą jak jak dużo terenu zostało zaminowanego, jak trudno terytorium, które zawłaszczył sobie pis odbić i przywrócić państwu, czyli nam obywatelom. Więc to chyba wszyscy widzą. I tutaj taki komentarz na wyrost troszkę. Ale dobra, ja się będę jednak czepiał tych stu konkretów, znaczy w tym sensie, że no, słowo się rzekło, nie. Mhm. Więc przejdźmy troszkę co Konrad. Okay. Zaznaczając, że to jest rząd koalicyjny, nie, 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 nie tylko Platforma obywatelskiej. Na stałe wprowadzimy finansowanie in vitro z budżetu państwa. No, i to się wydarzyło właściwie na starcie. Tak, jest. Prowadzimy łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji, wizyty w systemie. E, aha, wizyty w służbie zdrowia. No to pewnie w ogóle było nie do wykonania w e, 100 dni. To znaczy, to jest problem natury społecznej. To znaczy, wiem, że wiele osób, głównie starszych, chodzi do lekarza w celach trochę też towarzyskich, po to, żeby z kimś pobyć, jak się czują samotni. Więc. Swego czasu były patenty, żeby wprowadzić 10-złotową opłatę, choćby minimalną, po to, żeby zrezygnowały te osoby, które zapisują się na wiele wizyt, a nie przychodzą na żadną, lub przychodzą na jedną. No, ewidentnie jest problem z tym, żeby usprawnić tą, tą współpracę ze służbami. Ale Powiedzmy, zdrową. że tutaj mogą być też jakieś wątki dotyczące techn technologii, technologii samej. Tak. E, więc to powiedzmy, że tutaj jest wytłumaczenie. Ale już na przykład wprowadzenie bonu, na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży. No to już jest coś, co, co można było zrobić w co dni. Można było zrobić. Ja pamiętam z moich czasów podstawówki w każdej szkole był dentysta, który sprawdzał dzieciom zęby i leczył te zęby w razie potrzeby. Któryś z rządów poprzednich również obiecywał, że PiS obiecywało. Właśnie, że będzie lekarz. Pamiętasz? A nie, tam w ogóle miały jeździć zębobusy, czy jak to się nazywało. No. Miały, wiesz, takie jeżdżące tak. przychodnie stomatologiczne się przemieszczać po kroju. Tak, czasy się zmieniły. Nie ma dentysty w podstawówkach, a jest no, równie poważny, jeśli nie poważniejszy problem. To jest kwestia zdrowia psychicznego. Super. Polska w 21 minucie, e, gol 1-0, tylko nie wiem kto strzelił. E, już zaraz wracamy, będziemy was informować po prostu też tutaj na bieżąco. No, no nieważne, jest 1-0, no dobra, czyli ten mecz już będzie raczej wygrany. Zobaczymy. Także dajcie znać tym, którzy jeszcze się nie przełączyli, bo oglądają mecz, żeby się przełączyli. Już, już w tle można oglądać już. E, No i, i przepraszam, bo ten stomatologiczny. E... To znaczy, no to jest, to jest problem. Dla dzieci, ale mówię, że w międzyczasie, w ciągu tych 15 lat, pojawił się dodatkowy problem, kwestia zdrowia psychicznego. I tutaj poziom zaniedbań jest bardzo, bardzo duży i w dużej części dotyczy to również, również dzieci. Następny. Podniesiemy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. I tutaj już Frankowski strzelił. Tym pierwszą ramkę I tutaj już jest y, kolejna pułapka przez PiS zastawiona, bo wczoraj, zdaje się, PiS przy, y, przy, przedstawiło pakiet ustaw, w tym mm. ustawę podnoszącą właśnie y, tę kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. No to też jest y, na przykład realizacja takiego postulatu to jest tylko kwestia decyzji y, politycznej, tak? czy mm. zadłużamy się bardziej. No bo to jest, jak rozumiem, minister finansów. Liczył, liczył, liczył i pewnie wyliczył, że na razie nas nie stać na to. Trochę tak, ale. Tu wydaje mi się, że powinniśmy ustawić, że tak powiem, na tory tą dyskusję. To znaczy, tu czytelnik zwrócił uwagę o tym polu minowym, które zostało zostawione przez poprzedni rząd. I no, mój nazwisknik profesor Sadurski, powiedział, porównał to, co się będzie działo, to co rząd będzie robił, do remontu statku na pełnym morzu, okrętu na pełnym morzu. Więc to jest tego typu problem. I ja zakładam, że podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych, co oznacza, że każdy, kto zarabia 5 tysięcy miesięcznie, nie płaciłby w ogóle podatku. Emeryt, zatrudniony, jednoosobowa działalność gospodarcza i zatrudnione osoby na etat. I to, przypuszczam, że jest najbardziej kosztowna dla budżetu e, obietnica i zakładam, że teraz, na pewno w tym roku nie daje się spełnić. Nie wiem, czy w przyszłym, a zakładałbym, że mm, to jest na tyle nośny, Argument, że może być wyciągnięty przez rząd tuż przed wyborami następnymi, że to zostanie jak gdyby przygotowane trochę na deser. Ten zestaw ustaw, które, które PiS przygotował, no to też jest trochę parodia i ironia, dlatego że poza podniesieniem tej kwoty wolnej od podatku, co wiedzą, że jest niewykonalne, dlatego że no Sam PiS wyżyłował tak budżet, że tam nie bardzo już dało się coś wcisnąć, a dodatkowo jeszcze, przecież platforma powiększyła sobie deficyt po to, żeby wypłacić wyższe wynagrodzenia nauczycielom i budżetówce. I budżetówce tak. No ale PiS poza, poza właśnie podniesieniem kwoty wolnej od podatku proponuje też zmianę naliczania składki zdrowotnej, którą sam podniósł. Tak, sam, sam podniósł, więc no. O co chodzi? No, chodzi o to, żeby się przyminać do wyborców. No, ale to jest odwoływanie się do krótkiej pamięci chyba wyborców. No, ale tak jest, Konrad, No, wiecie, no ale to trzeba, trzeba właśnie piętnować. Znaczy, nie możemy pozwolić sobie i też innym, żeby im robiono wody z mózgu. Występuje pan Błaszczak, który właśnie mówi, że on to obiecał, niech rząd spełni. A premier Morawiecki mu wturuje. Tak, obiecaliście, spełnijcie to. Dlaczego... Przeciwnikom politycznym tak bardzo zależy na spełnieniu obietnic platformy. No to już z tego powodu, że nie wierzą, że da się je z powodów finansowych spełnić, więc odgrywają teatr. To prawda. Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury. No tego wciąż nie ma też. No to też jest przecież wydawałoby się jednak decyzja. No, właściwie jaka? No bo dlaczego tego się nie, nie, nie da w prosty sposób Konrad wprowadzić? No to jest specą do ekonomii. Ja myślę, że ktoś powinien sobie policzyć to. To jest trochę tak, że no, to jest rozliczenie faktury kasowe. To znaczy, płacę podatek w momencie, kiedy dostanę, dostanę pieniądze za wystawioną znaczy, fakturę. tak powinno być. W zasadzie tak powinno być. Ale ponieważ na zapłacenie tej faktury. Jest miesiąc, Czasami dwa miesiące. No, czasem jeśli są zaległości, to to może być dłużej. Ale podatek ja muszę zapłacić od razu. Więc pytanie, czy ktoś jest w stanie ocenić w Ministerstwie Finansów, co by oznaczało wprowadzenie rozliczenia fakturowego kasowego? Znaczy w momencie, kiedy dostaję pieniądze, wtedy płacę. Mogłoby się okazać, że, że właśnie trochę te wpływy do budżetu yy, przychodziłyby później? No pewnie tak, no ale dobrze, no ale to. Yy, czy... Znaczy, te, te płatności faktur często sprawiają, że firmy bankrutują, a, bo nagle się okazuje, że zaległości. Czasami tak się zdarza, że ktoś gdzieś nikomuś mhm. nie zapłaci i te zaległości rosną miesiącami. A przy dużych sumach ten wysokość tego podatku jest też wysoka. No, więc no, to są problemy. No, i, i tutaj no nie wiem, no, jeśli się obiecuje coś takiego, to powinno się to mieć raczej. Przemyślane, nie? Powinno mieć się przemyślane. Być może, jeśli ktoś z polityków zacznie przyciskać, również koalicyjnych, zacznie przyciskać Ministerstwo Finansów, to taki projekt powstanie. Przecież zobaczmy, co się wydarzyło właśnie z tą składką zdrowotną. W momencie, kiedy był konflikt o aborcję, marszałek Hołownia wyciągnął projekt z zamrażarki Konfederacji o zmianie składki zdrowotnej, i wtedy nagle się okazało, Dzisiaj Ministerstwo Finansów przedstawiło swój projekt składki zdrowotnej. Można? można, można. To było pod presją ewidentną, koalicjanta również, no ale się dało, więc wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku przedsiębiorcy będą płacili inną składkę. No i tutaj jest też ten oczywiście: podniesiemy wynagrodzenie nauczycieli co na, o co najmniej 30%, nie mniej niż 1500 złotych brutto. Tam są dyskusje, bo tam nie wszyscy. Otrzymali te 1500. Przywrócimy autonomię i prestiż zawodu nauczyciela, mniej biurokracji, większa niezależność w doborze lektur, rozszerzenie tematów. No to się powiedzmy, dzieje to wszystko, zmiany też w programie nauczania. Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. No i oto trwa sporo. No i oto trwa spór, tak? W koalicji to się szybko nie wydarzy. I to akurat jest zrozumiałe. No. Mhm. Donald Tusk chciał to załatwić szybko, ale trzecia droga tego nie chce załatwić, i pewnie będzie to jeszcze trochę potrwa. Po świętach, tak, marszałek obiecał, że nie po wyborach samorządowych, mhm. że te cztery ustawy będą przez Sejm głosowane. Zapewnimy prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. Nie wiem czy minister Leszczyna to wprowadziła. Eee, zapewnimy dostęp do antykoncepcyjnej, eee, antykoncepcji awaryjnej bez recepty. No tutaj e, wszystko jest gotowe, tylko zdaje się prezydent to zawetuje. No to jest to jest nieprawdopodobne, że tej edukacji seksualnej potrzebowałby e, sama głowa państwa, żeby nie nazywać tej tabletki poronną co, znaczy, Nie wiem, no ma żonę, może żona by nauczycielkę. Wiem, że co prawda nie, 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 nie tam przysposobienia do życia w rodzinie, tylko zdaje się nauczycielkę niemieckiego. Córkę mógłby spytać, no kogokolwiek. To znaczy to jest. Yy... Albo na przykład. To trochę głupio, że. Albo że na przykład prezydent. ruchadło leśne. Nie, no, ruchadło leśne już jest dzisiaj tam dobrze ponad pełnoletnie, na pewno, więc. Yy nie no pamiętasz pan tak, prezydent tak, tak, w nocy pamiętam. tweetował sobie z, z paniami między innymi o takim no w każdym razie prezydent zbadać. miał duże możliwości żeby tą wiedzę skądś zdobyć zbadać. nawet poczytać co teraz jakie są reakcje na jego opory i być może zmienić zdanie ale wiesz, że to jest decyzja podyktowana tylko tym żeby nie podpaść kościołowi tak. bo kościół ma fobię seks dla kościoła jest wynaturzeniem, wolno tylko urządzać orgie na plebanii i to najlepiej w Dąbrowie no, Górniczej? Nie wiem, ale mamy rozdział Kościoła od państwa. I jak rozumiem koncept religii polega na tym, że to jest takie coś, co ma pozwolić wierzącym być lepszym, a nie wierzącym narzucać tą wiarę innym. No, to... e, aktywna mama, wypłacimy 1500 babciowego tak zwanego. E, czy ten program. No e, tego nie wiem. Cholera. Ale nie, on dużo nie. było mowy na ten temat, ale czy on został ostatecznie przyjęty tego nie wiem. Nie dobrze, że nie wiem. A chyba... Dobra, nasi widzowie nam podpowiedzą. Mhm. Bardzo prosimy o pomoc. Okazaliśmy się niekompetentnymi do omawiania stu konkretów. Wyłączymy najcenniejsze przyrodniczo obszary lasów z wycinki i przeznaczymy je tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne. No, to jeszcze potrwa, bo w lasach państwowych co prawda się zmienia, ale zdaje się z oporami dużymi i to nie będzie łatwe, bo tam dopiero... Zbignie w Ziobro i cała partia jego powkładała ludzi, poustawiała to pod siebie. Zatrzymamy niekontrolowany wywóz nieprzetworzonego drewna z Polski, trzeba to posprawdzać. Zlikwidujemy fundusz kościelny. No to też długo będzie trwało, bo zajmuje się tym Władysław kosiniak kamysz znaczy, I nie chodzi mi o to, o to że on jest religijny. To wiesz, co mi chodzi? On ma naprawdę dużo rzeczy na głowie. Minister obrony, nie wiem, dlaczego minister obrony ma zajmować się sprawą funduszu kościelnego. Czy to jest... Być Może uznano, że to jest ten koalicjant, który najlepiej się dogada, nie? A któremu najtrudniej może być się dogadać? Więc Mię może? Tu... właśnie? No tego nie wiem. No, jeśli ma być cięty ten fundusz, to znaczy, że to jest problem dla Kościoła. Więc wybrali Pytanie, jak cięty? Wybrali osobę najbardziej wierzącą, jak rozumiem, żeby dogadała się. Więc to jest szukanie no Największego wspólnego mianownika. Co najmniej połowa. A, ocena z religii zostanie wykreślona ze siadecz szkolnych. I to się y, dzieje też. Y, religia w szkołach, tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji, też tam przesuwane są i mhm. y, y, to. Też jest wdrażane. Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski. Uuu. No i to mnie jakoś fascynuje. Uuu. I jeszcze ten towar ma być opatrzony flagą. Więc nie wiem, co to jest strategiczny towar żywnościowy. nie Dla mnie to jest kawa. Dla mnie też. W Polsce nie ma kawy. Nie wiem, czy to będą schabowe, ziemniaki. O. Nie wiem, nie wiem co. Ale ziemniak już tak, pyra, wiesz. Znaczy ja myślę, że w ogóle jak się czyta tę listę tych stu konkretów, to jest trochę tak, że najpierw myślałem, że to jest taki miszmasz, silvarerum, ktoś wrzucał wszystko i mamy bigos. Potem sobie pomyślałem, że może to chodzi o to, żeby z powodów takich marketingowych, marketingu politycznego, tam są wrzucone tezy, czy prośby, propozycje, które zgłaszali bezpośrednio wyborcy. I to Trochę te postulaty są pisane każdy trochę innym stylem, są bardzo precyzyjne i takie zupełnie rozmyte właśnie jak w kwestii tych towarów. Ja sobie wynotowałem kilka takich, które mnie bardzo zastanowiły, no, no, no. tam mamy, słuchaj. No właśnie odbudujemy, odbudowujemy polską tradycję świń. Nie wiem, co to znaczy. A ja już wiem o co chodzi. Hmm? Już ci mówię, już ci tłumaczę polską tradycję świń. Hodowli świń, tak. Hodowli świń. Chodzi o to, że ten asaf cholerny mhm. przetrzebił rzeczywiście i przestało się opłacać. Znaczy w część w ogóle został zakaz wprowadzony hodowli mhm. świnek. I myślę, że to tutaj oto o kaman, wiesz? Mhm. Bo to się podobno łączy w ogóle z, dalej z tym, że ta nadwyżka zboża, serio słyszałem, mhm. nie, nie jestem specjalistą, jak wiesz, mhm. od, od trzody chlewnej i zboża, ale że ponieważ świnek jest mniej, to ten problem z, z, ze zbożem w Polsce to wcale nie jest zboże, które przyjeżdża z Ukrainy, tylko to, że ponieważ tych świnek jest mniej, to zboża na karmę nie schodzi tyle i przez to zostaje, zostają te nadwyżki. No to proszę. No ale na tej liście jest koniec wycinki drzew w miastach. Obniżka VAT do 8% dla sektora beauty. No połowa strategicznych towarów to sobie wynotowałem, bo to. Działa na wyobraźnię, no, ale jednocześnie mamy przywrócić przejrzystość finansów publicznych, zlikwidować fundusze i instytuty, które setkami powoływał PiS, zwolnić władze spółek z udziałem Skarbu Państwa czy znaczy, tam jest od takich drobnych, trochę. Mówisz o tych konkretach wszystko. Tak, tak, trochę takich branżowych propozycji, po takie naprawdę ogólnonarodowe, jak na przykład, no właśnie, ta podwyżka kwoty wolnej od podatku. Tam jest, tam jest wszystko. Więc no tak, tak rozumiem, ja że, że gdyby ktoś myślał o tym nie w sensie marketingu politycznego, tylko w kwestii wykonawczej. Na pewno by pogrupował te konkrety. Na pewno by je uszeregowo od najważniejszego do mniej ważnego. Ja przypuszczam, że ktoś w tym rządzie to zrobił i będzie... My sobie tak patrzymy i mamy tutaj natłok 100, nam się wszystkie wpraszają do jednych drzwi, a tam ktoś sobie ustalił, to zrobimy teraz, tam to zrobimy potem, to jest nieistotne, to zrobimy przed wyborami, a tamto się będziemy kłócili. A dobra, ale dobra, następny. Mhm. Zniesiemy zakaz handlu w niedzielę. Można było to zrobić w 100 dni. Można było. To jest jedna decyzja przecież. Znaczy ustawa, znaczy Może trzeba na pewno. Robić, bo to ustawą y, zmieniłem. Znaczy, ja, ja zmieniłem prywatnie zmieniłem zdanie na temat zakazu handlu w niedzielę. To znaczy, w, są kraje, w których obowiązuje ten zakaz, są e, takie, gdzie nie obowiązuje. I nie obowiązuje, ale są kraje, w których obowiązuje i są potęgą gospodarczą, więc to nie jest tak, że to będzie koniec świata. Jakoś przemówiły do mnie argumenty niektórych osób, które muszą przychodzić w świątek, piątek i siedzieć do 21. Nie wiadomo po co nawet jeśli ten zakaz handlu miał być zniesiony, to można było jakoś ograniczyć tę liczbę godzin, żeby to nie było supermarkety otwarte do godziny, nie wiem, 20, 21 czy którejś. Dlaczego Tylko ludzie jedna mają... jedna zmiana na przykład. na przykład. No tak, tak. No ale nic z tym nie zrobiono. Nawet no, nie, nie, nie to. Łamanie konstytucji i praworządności będzie szybko rozliczone i osądzone. W tym celu postawimy przed Trybunałem Stanu Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina... Zbigniewa Ziobro, Adama Glapińskiego. I tu jest wniosek. Zaraz o tym. Zaraz, wniosek, zaraz, wniosek, poczekaj, poczekaj. O ale, zaraz, zaraz poczekaj, poczekaj. Ale myślę na tej liście. I Maciej Świrski, minister hmm. yy, przewodniczący yy, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dobrze, zaraz przejdziemy do glapy. Nie, e, ja, a, ja myślę o sobie na pierwszym no. miejscu. Znaczy, to jest osoba, z którą jeszcze półtora roku. Obecny premier, obecny rząd będzie musiał jakoś się dogadywać w sprawie zmiany przepisów. Tak. Więc w momencie, kiedy powstaje postulat, skąd on słuszny, że złamał konstytucję, w związku z tym powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, to tak się zastanawiam, czy to ze strategicznego punktu, czy z taktycznego punktu, dobra zagrywka, żeby powiedzieć: Panie prezydencie, pan za półtora roku kończy kadencję, pan się zastanowi, co pan robi, jakie decyzje pan podejmuje. Tusk wybrał takie rozwiązanie. Widać, że prezydent się bardzo usztywnił. I pytanie na ile... Na ile jest skłonny w ogóle do współpracy z obecnym rządem? Ale widzisz, yy. tylko że obecny rząd nawet nie, nie przeprowadził jakiegoś testu. Znaczy, oczywiście yy. ta tabletka dzień po to, no jest jakiś tam test, ale ja bym oczekiwał, żeby jednak więcej ustaw trafiało do prezydenta, żebyśmy mogli zobaczyć, jak on się zachowuje. Yy. Bo na razie mamy jego deklarację, że jak Kamiński z Wąsikiem nie będą głosować, to on wszystko będzie wetować. Tak. No ale dobrze, ale to sprawdźmy prezydenta. Jeśli będą ważne dla ludzi ustawy, które on będzie wetował tylko dlatego, bo, musi, bo, bo nie, albo tylko dlatego, że Kamiński z Wąsikiem, no to za chwilę PiS będzie miał 10% poparcia, prezydent tyle samo, a koalicja będzie w sondażach górą i ludzie też będą zdenerwowani, no bo ludzie nie są głupi, będą widzieć, że jeśli jest kolejna ustawa i prezydent ją wetuje w imię czego? Znaczy, obrońcu. O, o, w, w imię obrony dwóch prawomocnie skazanych przez sąd przestępców, którzy zostali ułaskawieni przez kolegę prezydenta. E, kto wie, być może dlatego, że mieli na tego prezydenta jakieś nagrania w ogóle. No wiesz, ale to jest y, hamletowska historia, no bo przecież ci panowie będą za chwilę stanął przed Komisją Śledczą do spraw Pegazusa. Nie wiem, ile ta komisja będzie prowadziła śledztwo. Może zdarzyć się tak, że będą, że skończy to śledztwo i prokuratura będzie rozpatrywała wnioski po tym, jak prezydent Duda już nie będzie prezydentem, czy on im wystawi in Blanko ułaskawienie. No, to przedziwna sytuacja. Natomiast, to co, to, co jest istotne w tych relacjach rządu z prezydentem, to to, że prezydent bardzo się upiera przy tym, żeby sędziowie, ci neosędziowie przez neokrs wybrani, których jest już nie wiem, 20% chyba. On absolutnie postawił tutaj zaporę, powiedział, że nie ustąpi, jeśli ktoś będzie chciał tych sędziów odwoływać, czy zmuszać ich do tego, żeby jeszcze raz przed niepolityczną KRS zdawali egzaminy. I to jest problem, dlatego że ci sędziowie gdzieś już sądzą, orzekają. I jak sobie wyobrazimy sytuację, że te wyroki mogą być podważane, no to mamy co, co piąty wyrok w kraju, który może być podważony. I prezydent upiera się przy tym, żeby tak było i jeszcze mianuje kolejnych neosędziów. Rozumiem, że on chce stworzyć taką masę krytyczną, tak przesunąć tą granicę, że już nie będzie odwrotu, ale tutaj no, opór jest ewidentny i rządu, i to co, robi, to co robi minister Bodner, więc tu mamy bardzo, bardzo poważne starcie o, o wymiar sprawiedliwości. Jedni i drudzy nie chcą ustąpić, to się może źle skończyć. A co sądzisz o ty jako dziennikarz no, specjalista od ekonomii i finansów? Co sądzisz o tym wniosku o trybunał stanu dla prezesa NBP Adama No tutaj sprawa jest bardzo, bardzo i ciekawa i skomplikowana, bo przyglądam się działalności Banku Centralnego od dawien dawna, praktycznie. Od momentu, kiedy była nominowana przez prezydenta Wałęsę pani Hanna Gronkiewicz-Walc na, na fotel prezesa, Wałęsa zrobił to dwa razy, dlatego że raz sejm odrzucił kandydaturę, twierdząc, że pani Gronkiewicz-Walc nie ma kompetencji, ale potem się okazało, że nikt takich kompetencji w kraju nie ma, bo dopiero był tworzony niezależny bank, więc za drugim razem została wybrana. Chodzi o to, że przez te wszystkie lata. Nie spotkaliśmy się z tym i wszyscy dziennikarze ekonomiczni bronili niezależności banku centralnego przed politykami. Natomiast teraz mieliśmy taką tą bajkową sytuację, że ta niezależność została zaatakowana od środka przez prezesa Glapińskiego, który angażował się w spory polityczne. W wywiadach potrafił no, bawu chwalić rządy PiSu i odsądzać, czyli od wiary opozycję i opowiadać, co się może wydarzyć, kiedy ta opozycja wygra. Nie widziałem żadnego prezesa w kraju, banku, Narodowego Banku Polskiego, który by coś takiego robił, pozwoliłby sobie na coś takiego, ale też na świecie, nie w tych demokracjach zachodnich, liberalnych, naprawdę nie spotkałem się, żeby ktoś takie rzeczy robił. I tutaj problem będzie tego typu, że na niezależność Banku Centralnego patrzy się literalnie. Mhm. Czy on nie będzie atakowany ze strony politycznej? I Trybunał Stanu jest sądem ustalonym przez polityków dla polityków. On nie spełnia walorów, wymogów takich międzynarodowych sądów i europejskich też. To znaczy tam nie ma niezależnych sędziów, oni są wybrani przez, przez polityków. polityków tak. Więc pytanie, jak, jak to będzie traktowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, do którego zapewne Glapiński się poskarży. Zresztą, gdy napisał list do, do Europejskiego Banku Centralnego, do Christine Lagarde, to ona mu poradziła, żeby, jeśli ma wątpliwości, niech skieruje wniosek do. Trybunału Sprawiedliwości i on będzie to rozsądzał. Natomiast, natomiast tu jest sytuacja tego typu, że zanim Europejski Trybunał Sprawiedliwości ewentualnie ten wniosek rozpatrzy, to dochodzenie będzie trwało. Być może zostanie przegłosowany ten wniosek, żeby zaczęła działać Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej i ona będzie pytała prezesa, członków zarządu, banku, różne osoby i... Zbierze już taki materiał dowodowy, który może posłużyć do tego, żeby skierować sprawę do, do sądu czy do prokuratora. I mamy taką sytuację ciekawą, że e, prezes Glapiński nie ma immunitetu. On może zostać postawiony przed sądem, a z ustawy NBP wynika, że może być odwołany w trzech sytuacjach. Kiedy ma zarzuty, tak? Utrata zdrowia trwała, któremu umiemożliwia sprawowanie funkcji, kiedy ma Postawiony zakaz przez Trybunał Stanu sprawowania funkcji publicznych, no i trzeci, kiedy zostanie prawomocnie skazany. A ten prawomocnie skazany może zostać z pozwu nawet prywatnego. A wśród tych ośmiu zarzutów, które są przygotowane, zostały przedstawione przez w tym wniosku o postawienie prezesa przed Trybunałem Stanu, tam jest kilka takich, które mogą się kwalifikować do, do tego, żeby złożyć doniesienie do prokuratury. Chociażby te. Obietnica, że wpłaci 6 miliardów złotych do budżetu, to może być traktowane jako wprowadzenie urzędnika państwowego w błąd. Prezes obiecał to w sierpniu tamtego roku. Powinien e mieć świadomość, że z dokumentów Narodowego Banku Polskiego wynikało, z dokumentów z czerwca bądź lipca, że na koniec roku prognoza wskazuje, że bank będzie miał dwucyfrową stratę. A mimo to on obiecał mhm. wpłatę. Mhm. E no jest pytany przez członków Rady Polityki Pieniężnej, skąd, na jakiej podstawie, co się takiego wydarzyło, dlaczego. Nie odpowiada na te pytania. Będzie musiał odpowiedzieć przed komisją, jeśli zostanie postawiony przed tą komisją odpowiedzialności konstytucyjnej, lub niewykluczone, że gdzieś w wymiarze sprawiedliwości, w sądach, może w prokuraturze. Tam jest też zarzut chyba najpoważniejszy taki, jeśli chodzi o złamanie ustawy to jest chyba ten zarzut skupu długu bo NBP nie może skupować obligacji a to zdaje się NBP weszło tak w skup obligacji to znaczy to były te czasy pandemiczne kiedy wszyscy wszystkie banki centralne robiły coś takiego co się nazywa luzowaniem ilościowym polityki pieniężnej czyli skupowały z rynku obligacje po to żeby dostarczyć pieniądze Banki mają zakaz finansowania bezpośrednio budżetu państwa, deficytu budżetu państwa. No więc nie było takiej sytuacji, w której NBP by kupował obligacje bezpośrednio od rządu. On kupował te obligacje rządowe od innych banków i skupował też obligacje, które banki kupiły od Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. Tylko pytanie, czy to były rynkowe operacje. Jak one były zorganizowane, to wszystko na tej komisji, jeśli komisja się tym zajmie, będzie musiała być wyjaśnione. Trzeba będzie wzywać świadków, czy rzeczywiście intencją było no właśnie, co było intencją. Czy intencją było to, żeby obejść ten zakaz? Na co masz wątpliwości co do tego? Znaczy, chciałbym zobaczyć, znaczy po rynku krąży dużo takich niesprawdzo niesprawdzonych, no trudno do zweryfikowania informacji. Łącznie z taką, to podaję jako, jako niesprawdzoną informację, że. Było tak, że jeden z banków dostał wcześniej kredyt lombardowy z Narodowego Banku Polskiego po to, żeby kupić obligacje, które potem NBP, NBP odkupił. odkupił od tego banku. To jest do sprawdzenia. Komisja powinna to sprawdzić. Konstytucjonaliści pewnie będą się spierać, czy to jest zgodne z literą prawa, czy nie. Ale pamiętajmy, że poza literalnym traktowaniem tego, co jest zapisane w ustawie, jest też no, intencja. Czy intencją było ominąć ten zakaz konstytucyjny finansowania deficytu budżetowego, czy nie? No, to będzie naprawdę i gardłowa sprawa, ale to, to jest ten pierwszy zarzut, który jako główny został wymieniony na tej liście. No to dalej w kwestii rozliczeń, bo ja, myśl, ja myślę, że ta sprawa rozliczeń, wiesz, w ogóle to, to, to jest coś, co zbyt długo, jeśli będzie się za długo w czasie działo, może spowodować największe zdenerwowanie części wyborców. No bo deklaracje były jasne, tak? Szybko wchodzimy, rozliczamy. Wiem, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć, no ale jeśli w tych stu konkretach jest, złożymy wnioski do niezależnej od prokuratury. No tak, oczywiście teraz może ktoś powiedzieć, że jeszcze prokuratura nie jest w pełni. E, nie jest niezależna, nie jest odpolityczniona. Nie, nie, nie jest odpolityczniona, no, no poza tym nie jest odbita z rąk ludzi Zbigniewa Ziobry, więc jak rozumiem, gdzieś to może tłumaczyć pewną zwłokę, ale ja i tak uważam, że wnioski powinny iść od razu. Jarosław Kaczyński, za sprawstwo kierownicze i usiłowanie zmiany ustroju państwa. Znaczy to jest poważny zarzut postawiony Kaczyńskiemu. Znaczy dlaczego nie ma wniosku do prokuratury o ściganie? Znaczy, wiesz co, znaczy, jeśli mają być rozliczenia, to ja bym oczekiwał jednak, że to całe kierownictwo PiSu, które miało być rozliczane, będzie właśnie jeździło od prokuratury do prokuratury, składało zeznania. Bo jeśli to się nie zacznie dziać, to za pół roku już w ogóle będą inne mhm. rzeczy i już nikt nie będzie... A za rok się okaże, że już nikt nie pamięta, że 8 lat rządziło PiS i już będzie rozliczany tylko Donald Tusk. Znaczy w interesie samego Tuska jest to, żeby mhm. do prokuratury sprawy posyłać jak najszybciej, a nie czekać aż nie wiadomo co się wydarzy w niej. Mhm. Łukasz Szumowski, za miliony wydane na niesprawne respiratory. No, no w ogóle naprawdę e, wniosek e, do prokuratury... 100 dni to jest wystarczająco dużo czasu, żeby minister Nowa Zdrowia skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Znaczy to zniecierpliwienie, to o którym mówisz, to wydaje mi się, że jest takie, nie wiem, jeśli ktoś wymyślił tą zasadę, jeśli nie, to, to możemy uznać, że ją wymyśliliśmy sami, że jakoś politycy, bardzo długo zostają pod wrażeniem, które wywarli na wyborcach. Znacznie dłużej niż sami wyborcy. Tak. I jesteśmy tutaj w takim właśnie ciekawym momencie, kiedy ta cierpliwość wyborców jest, może być nadużyta. Ja rozumiem, że łatwo napisać coś takiego, ale trudniej sformułować wniosek. I jak rozumiem, te wnioski mają formować komisje śledcze, które zostały powołane. No nie, bądź... a w sprawie Szumowskiego nie. No to jest no to, zupełnie inna osobna kwestia. No to, no jest... to są... mamy raporty Niku. No właśnie. Mamy raporty NIKU. Nikt złożył 100 doniesień do prokuratury, chyba trzema się prokuratura zajęła. Więc. No ale można składać kolejne przecież. Można składać kolejne, można też sprawić, żeby prokuratura jednak zajęła się tymi wnioskami. A nie, teraz mamy na taki... wejściu uznawała, i wiesz, mamy, sprawa jest umarzona. Mamy taki nieprawdopodobny też wysyp y, 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 prokuratorskich skierowań y, oskarżeń do sądów. Nagle się teraz zaczęły dziać, albo odświeżenie spraw, które leżały latami. To są sprawy na przykład szefa nadzoru komisji, Komisji Nadzoru Finansowego, Marka H. Po wyborach się zajęła. Prokuratura tymi sprawami bardzo fajnie. Wcześniej z jakiegoś chodzi powodu nie mogła śledztwo. Chodzi chyba, o propozycję korupcyjną. Tak, chodzi o. Spotkanie z Czarneckim o, i tak dalej. Tak, Czarnecki twierdzi, że dostał propozycję korupcyjną. że 40 milionów? Coś około. Tam był na kartce napisany procent wartości jego banków. I zatrudnienie rad handlowego z Częstochowy, który jak rozumiem był słupem, za wysokie wynagrodzenie. I, i, no ale panowie potem się, tu nam się wątki łączą, dlatego że panowie potem po tym spotkaniu poszli do prezesa Glapińskiego. No i mecenas Giertych złożył doniesienie do prokuratury krajowej z pytaniem: po co oni tam poszli. I może prokuratora by się zajęła tą sprawą. No właśnie, może. Janusz Cieszyński, czyli pomocnik Łukasza Szumowskiego, wiceminister, za współudział w aferze respiratorowej. Chodzi uśmiechnięty. Jakby w ogóle uratował Polskę. No tak. Jego kretyńskie wpisy na Twitterze. Dlaczego? Dlaczego nie? Wiesz co, ja myślę, że... Dobra, Konrad, tak rzuciłem. Ja wiem, ale znaczy, ja myślę, że to jest taka, no bo sami sobie z tym nie radzimy, prawda? Znaczy, patrzymy, co się dzieje i czujemy taki dysonans. No dobra, no coś się powinno dziać. Dlaczego? Znaczy, myślę, że w, za, za czasów rządu PiS było coś takiego, że w pewnym momencie mm, ci ministrowie i ci decydenci uwierzyli tak naprawdę, że są ponad prawem. E, nie wiem, Rosjanie mówią o takich ludziach, że mają ocean po kolana tylko oni tak mówią o oligarchach, a tutaj mieliśmy coś na kształt oligarchii politycznej. Ktoś, kto pełni publiczną funkcję, jest w rządzie, podejmuje decyzję, no lekceważąc sobie prawo, albo non szalansko podchodząc do prawa, wydając sporą kasę publiczną i myślał, że jest nie do ruszenia. znaczy, że nie spotka go za to kara. I ja myślę, że to wciąż taka świadomość u niektórych funkcjonuje i do momentu, kiedy pierwsza osoba nie zobaczy zarzutu, Pierwsza osoba nie zostanie skazana, to będą chodzili z takimi minami i będą kpili sobie czasem z niektórych stąd, spraw. Stąd jest też to moje takie ponaglanie i niecierpliwość, bo uważam, że naprawdę okienko rozliczeniowe mhm. jest krótkie, bo później wejdą bieżące sprawy. Bo też my, dziennikarze, nie jesteśmy tylko od tego, żeby rozliczyć 8 rządu, lat rządów PiSu, ale będziemy hmm. na bieżąco patrzeć na ręce Tuskowi i za chwilę może się okazać, że także tu będą się pojawiały afery, nieprawidłowości i chodzi mi o to, że nagle w tym wiesz, takim, takim codziennym, tym politycznym maglu, nagle gdzieś te rozliczenia zostaną zapomniane i będzie jak zawsze. Hmm. Że, tym razem miało być inaczej tym razem władza miała ponieść odpowiedzialność za to co robiła rządzący mieli zrozumieć wreszcie że nie są bezkarni ponad prawem po czym znaczy to jest Antoni to, czy... Macierewicz za ukrywanie wyników badań które zaprzeczały tezi o wybuchu w smoleńsku za zniszczenie polskiego konwoju i działanie na rzecz Rosji znaczy tu gra się toczy o coś znacznie poważniejszego niż tylko te poszczególne nazwiska i rozliczenia. Chodzi o to, że jeśli ewidentne rzeczy, które były naruszeniem, sytuacje, które były naruszeniem prawa, nie zostaną rozliczone, to znaczy, że zostanie przyklepany pewien standard prowadzenia polityki, uprawiania polityki. I jeśli on miałby wyglądać tak, jak wygląda zarządów PIS, to, to będzie źle. To ludzie się będą odwracali, przestaną wierzyć politykom i przestaną wierzyć w to, że zmiany na lepsze są możliwe. No, wiem, że to trochę trochę górnolotnie brzmi, ale no mieliśmy wiele takich, takich sytuacji z rządów Pisu, kiedy, no kiedy no mnie jakoś fascynuje Polski ład ciągle, bo dla mnie to było jakby tak kluczowe. I tak sobie ostatnio zacząłem czytać o tym, o takich psychologicznych aspektach i aspektach związanych z zarządzaniem. I przeczytałem o czymś takim, co się nazywa efekt Duninga Krugera. Że osoby o niskich kompetencjach podejmują kiepskie decyzje. Potem z tych kiepskich decyzji są no, kiepskie skutki. No ale oni oceniają te skutki i nie wiedzą, że coś źle jest i coś źle zrobili, no bo mają niskie kompetencje. Niskie kompetencje. Koło się zamyka. I tutaj mieliśmy taką sytuację, gdzie z wielką pompą wszyscy szefowie koalicyjnego rządu. Na konferencjach opowiadali, jakie to będą, że to jest szczyt myśli politycznej w kraju, że to na lata zmienia w ogóle. Nie, że to w ogóle zmienia system Polskę. społeczny tak. Przygotowali dokument, który liczył 700 czy 800 stron, którego nikt nie był w stanie przeczytać w całości. Odpalili to mimo zastrzeżeń i ostrzeżeń, że to się źle skończy. A potem co? Potem wezwali ministra Sobonia z innego ministerstwa do Ministerstwa Finansów. Kombinowali coś, jak to zrobić, żeby ludzie na tym nie tracili, i wpadli na pomysł, że obniżą podatki z 17 do 12 Bardzo duża obniżka podatków, ale ona wynikała z niekompetencji. Znaczy musieli po prostu przykryć swoją niekompetencję. I co się potem dzieje? Występuje premier Morawiecki i mówi, ludzie, jeszcze nigdy nie było tak dużych zwrotów podatków jak za rządów PiS. No ale te podatki były, zwrot podatków był taki duży, dlatego że. Nie udała się tam ta reforma, więc jeśli mamy polityków, którzy nie są w stanie wyciągać wniosków ze swoich błędów, nie przyznają się do nich, no to znaczy, że robią nam wody z mózgu. To, Jeśli to się miałoby powtórzyć, to naprawdę no, zaufanie do polityków nie wiem, gdzie spadnie, bo, bo jest bardzo niskie u nas. No właśnie, bo tu są jeszcze nazwiska, wiesz, typu Jacek Kurski, zaniszczenie mediów publicznych. Adam Niedzielski o, za wykorzystywanie do hmm. celów politycznych danych wrażliwych. Pamiętamy, jak minister tak. zdrowia wyciągnął informacje, co lekarz przepisał sobie. Hmm. I, no, żenujące. Oj, wiesz, co i tak widzisz, no I tutaj, im dalej w las, tym jest, jest, jest gorzej, bo zlikwidujemy neo KRS. I utworzymy Krajową Radę Sądownictwa w składzie zgodnym z Konstytucją. Jak oni mogli w ogóle wpisać w stu konkretach na stu dni, że zlikwidują Neokres i powołają nowy? Znaczy, rozumiesz? Znaczy... znaczy... To jest lista, koncert życzeń przedwyborczy. Znaczy, jak patrzę na tę listę, to z tych rzeczy, o których mówiliśmy, że się udało, to jest jeszcze jedna, o której nie mówiliśmy, to jest no, zmiana, zmiana relacji z Unią Europejską i no wszystko wskazuje na to, że odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Spójności to to jest wielkie wydarzenie. Eee, zobaczymy jak to dalej będzie. No, ale mieliśmy taką bajkową sytuację też, że kilkunastu posłów z Solidarnej Polski, później Suwerennej Polski blokowało całemu krajowi dostęp do 750 miliardów złotych, które miały być na inwestycje. No, to jest nieprawdopodobne. Znaczy jakby przeliczyć Ile na każdego z tych posłów przypadało pieniędzy, to oni się nie wypłacili przez kilka pokoleń. No, ale kto bogatemu zabronił? No tak. <noise> zwłaszcza, że to nie ich pieniądze. Dobra, zobaczmy, co tam nasi e, widzowie. Ale przy tym to robiła partia, która ma, nie wiem, no ułamek procenta poparcia. No ale. Ktoś im pozwolił no, na to. No była istotna dla rządu. No właśnie. Więc tak, super naklejkę od Jacka Kondrackiego dostaliśmy. De Stara Wiara. Pisze w Niemczech, wszystkie niedziele są bez handlu w marketach. Da się normalnie żyć. Ja rozumiem wolność wyboru, ale już bez przesady pozdro. Z Würzburga. Anna Ansan czy Polska dalej płaci kary y, zarządzonym? Kary zarządzone przez CUE? Zaturów czy praworządność? Tego nie wiem. Czujecie wiosnę? Anna pyta. Jeszcze nie. Mhm. Jaki jest wynik? Wynik jest 1-0. Zdecydowanie przeważamy. Trinity. Centralna partia korupcyjna już nad przepaścią. Andy Bilecki. Pozdrawiam. Nie mogę się doczekać. Korzenie z ładwa. Ja też nie mogę się doczekać. No właśnie, rozmawiałem z. z kim rozmawiałeś w tej przewodniczącym sprawie? przewodniczącym kwaśniakiem. Ale w tej sprawie właśnie nie. Skoki. O skokach wiem, wiem. Będzie w najnowszym musiku e, wywiad. Znaczy wstrząsające, to ktoś z filmówki powinien wziąć i nakręcić film o tym w odcinkach na Netflix. Serialnie, można by było nakręcić, ale to... znaczy ja bym, ja bym nakręcił, ja bym się nawet podjął tego. No, no, naprawdę. Tym bardziej, że już mam cały background zrobiony i to dokładnie. To, słuchaj, jako asystent scenarzysty mogę się zgłaszać <laughs> dobrowolnie uwolnimy nasze dzieci od ciężkich plecaków. Czy dzieci się czują już uwolnione od ciężkich plecaków? Nie sądzę. Prace domowe w szkołach, no to jest bój wielki. O, wprowadzimy ustawę o związkach partnerskich. I można to było zrobić w pierwszym tygodniu. W pierwszym tygodniu ee, nowego Sejmu. Pod warunkiem, że nie ma tam jakichś tać w koalicji. Właśnie to ciekawe by było. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby związki partnerskie myśli, że jeszcze to jest coś, co by wywołało burzę? Słuchaj, dlaczego nie wprowadzono? No nie, wiesz, ja, ja to... nie rozumiem. No też nie rozumiem. Znaczy właśnie, wiesz, jak, jak patrzymy, patrzysz tak po kolei na te punkty, no to mówiłem, można było zrobić jakąś selekcję. Zrobić coś takiego, co naprawdę można było szybko zrobić. Po to, żeby się pochwalić, parę szybkich ruchów, żeby pokazać, że poważnie były traktowane te. Nie te obietnice, te konkrety. Tak, to jest tak wrzucane, wiesz, przelatuje, bo już i tak nie wszystkiego. Stworzymy program odtwarzania torfowisk i mokradeł. Ale to zdaje się Unia Europejska i tak na nas nakłada program odtwarzania torfowisk. No to jest, to jest torfowisk. bardzo też istotne, dlatego, że w tych mokradłach i torfowiskach odkłada się magazynowanie jest bardzo dużo dwutlenku węgla. No tak, tak. Bardzo dużo. To jest, jak się patrzy na, na dane, to byłem zdumiony, że to że to taką różnicę robi. Więc to całe osłuszanie, melioracja i tak dalej. Mam jeszcze fajny jeden hmm. punkt. <laughs> Uruchomimy program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście. Hmm. Rozumiem te nowoczesne targowiska. To... to są galerie handlowe. Oni nie wiedzą a, w koalicji obywatelskiej. Wiesz co, a może chodzi o takie zadaszone stoiska, gdzie ludzie mogą przyjeżdżać ze swoimi warzywami, coś tam sprzedawać. A to też nie wiedzą, że są już takie miejsca? E, są, właśnie w wielu miejscach są. No ale rozumiem, chyba w każdym mieście chcieliby. Odbudujemy polską tradycję hodowli świni. E, to też wspominałeś. Dla rolników fundusz stabilizacyjny Pogonić tych rolników z dróg, a nie fundusz stabilizacyjny, im jeszcze też się zgadzasz, prawda? Pogonić. To znaczy, to, to mamy strukturalny problem z rolnikami, i on będzie nie tylko u nas, ale też i w całej Unii. Znaczy, ze względu na to, że Ukraina jest bardzo, bardzo dużym rynkiem. Sprawdzałem, jaki areał. Słuchaj, u nas jest 14 milionów hektarów uprawnych, na Ukrainie dwa razy więcej. I ta ukraińskie stanowi jedną trzecią tego, co jest w całej Unii. Więc y, nie da się postawić muru chińskiego na granicy. Jeśli chcemy handlować, nie wprowadzać zakazu, to musimy wymyślić jakiś patent, jak to zrobić w cywilizowany I sposób. I odbudować y, 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 po głowie świnek. No tak. Żeby zjadały no nadmiar no zbożu, nadwyżki, i <laughs> żeby wiesz, Rozliczymy wszystkie afery Daniela Obajtka. No i jest. W tym sprzedaż udziału w rafinerii gdańskiej. To jest bardzo ciekawe. Bo my słyszymy i do nas docierają drodzy widzowie informacje, że Koalicja Obywatelska nie chce się jednak specjalnie wziąć za fuzję Lotosu z Orlenem i wszystko, co się wydarzyło wokół. Bo podobno są tam jacyś przyjaciele Koalicji Obywatelskiej, pozamieszy pozamieszywani też. Znaczy, tego typu transakcje mają doradców z reguły, z różnych opcji politycznych. Pytanie, jak oni wysoko byli umocowani tych opcjach politycznych i co to znaczy, że byli doradcami. Czy korzystali z zapłaty poprzez firmy, w których pracowali, czy też mieli jednoosobową działalność. No, tam jest dużo rzeczy do sprawdzenia. To na pewno jest jeden z ciekawszych wątków do rozliczenia, zwłaszcza, że no, jak nikt donosił, ta transakcja ograniczała nam, czy pozbawiła nas nadzoru nad 20% rynku paliw w kraju no to jest całkiem sporo. No, ale nie ma woli powołania komisji śledczej w tej sprawie. I tak generalnie nie ma woli. No, ale rozumiem, nie... że, że kto zostanie prezesem Orlenu, ten będzie musiał sprawdzić te wszystkie rzeczy, co A... tam się działy, zobaczyć, mhm. co kto podpisywał, na co są faktury, na co nie ma faktur. Pamiętam, że tam posłowie buńczucznie przed wyborami nawet mówili, że będą, jeśli to możliwe, dążyć do unieważnienia no tak. tej transakcji. No czy znaczy unieważnienie transakcji to odglądając... pewnie jest opcja. To jest obwarowana na pewno jakimiś karami umownymi. Nie wiem, czy ktoś, ktoś przeczytał tę umowę. No, do tej umowy nikt nie miał dostępu. No, ale rozumiem, że teraz osobami. minister aktywów państwowych może powiedzieć: proszę przynieść mi tę umowę. I on już wie, jaka jest ta umowa. Prezesor Lenu, nowy? Też. Tak. Ogląda, studiuje, rozumiem, że ma doradców, w tym prawnych. Zastanawia się, sprawdza faktury, czy na wszystko jest, jest papierek, no to, to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Będzie, będzie, ale chciałem jeszcze właśnie a propos tej, 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 fuzji, aha, nie, bo tutaj jest też o tym, że będą audyty w ministerstwach 100 dni zrobione. Mi się wydaje, że jeśli, jeśli bierzesz audytorów zawodowych, to 3 miesiące to jest wystarczająco czasu, żeby przygotować ci raport, jak wydawa wydawano na przykład konkretne tam, te fundusze, na przykład, wiesz, ta Villa Plus, inne. Mhm. To, to jest sporo czasu. Tak, tylko to jest. Nie wiem, czy ktoś, kto pisał ten postulat, bo łatwo go napisać, ale czy zdawał sobie sprawę z tego, bo na czym ten audyt miałby polegać? Bo jeśli to ma być audyt finansowy, to zatrudnia się firmę audytorską, która sprawdza, czy w papierkach się wszystko zgadza. Ale są też audytorzy śledczy. Ale merytoryczny, to powinien być jakiś taki merytoryczny w sensie, żeby sprawdzić, czy na przykład były 2-0 chyba, bo widzę, że się Probierz cieszy, c cieszy się, a Zalewski strzelił? Nie. Poczekaj, zerknę tylko, jest <laughs> że ciekawy, będzie powtóreczka, ja zaraz ją zobaczę, no jest 2-0, no na pewno, no to dobrze. ale może nie przegramy już tego meczu, <laughs> ale wiesz co mi chodzi, no bo... To, czy tabelki się zgadzają, to jest jedno. A dwa, mhm. czy na przykład przekazanie komuś dotacji było rzeczywiście najlepiej wydanymi pieniędzmi. Dlatego to powinien być. A, dośrodkowywał Zaleski. A strzelił Zieliński? Tak chyba. O! no Ładnie. Taka gra szkolna troszkę się zrobiła tutaj. Dobrze. Tak? Ładnie widziałeś? Ładna, ładna. Proszę jeszcze. A to jest fajny program, zobacz. Tak. Jest program, aby sobie teraz i nasi widzowie są wściekli. No to pokaż widzom. <laughs> nie wiem czy mogę, wiesz wyłączą. Oh. TVP każe mi no wyłączyć tak, tak kanał, że wiesz, że to jest transmisja w ogóle. No. 2-0. Dobra, jedziemy dalej. Wszyscy żołnierze niesłusznie zwolnieni otrzymają możliwość powrotu. O, zlikwidujemy Narodowy Instytut Wolności, Fundusz Patriotyczny Instytut de Republika. To chyba się wydarzyło. Ale nie wszystkie, bo tam miały być 14 innych agencji, i to się na pewno nie wydarzyło. Przedstawimy program modernizacji polskiej armii. Czy został przedstawiony? Nie został. Ehm, wydamy rozporządzenie o ochronie polskiego munduru. Wojsko ma służyć Polsce, a nie polityką. A to jest, że jest ta cała akcja. To jest trzymanie też parasolu nad, tak. nad rzecznikiem Misiewiczem przez oficerów i tak dalej. Pilnie przystąpimy do sojuszniczego programu obrony przeciwrakietowej. I tutaj wciąż też nie ma decyzji w tej sprawie. Przeprowadzimy audyt i kontrolę działań operacyjnych w zakresie wykorzystywania podsłuchów. Mm -hmm. Przywrócimy emerytom mundurowym prawa nabyte. Uzyskamy pieniądze z funduszy unijnych i wrócimy do grupy decyzyjnych w instytucjach UE. Można powiedzieć, że to się dzieje. To się dzieje. Wprowadzimy obligacje antyinflacyjne poprzez zmianę w ustawie ONBP. Nie wprowadzono obligacji. Tego nawet z zapisu nie rozumiem. Znaczy mogę tylko się domyślać, że może chodzić o... Pomysł, który zgłosił też w Newsweeku Bogusław Grabowski, e, obligacji które inflacyjnych, które mógłby sprzedawać Narodowy Bank Polski, mm -hmm. który formalnie w zasadzie nie mógłby No tak, dlatego że zmiana ustawy o Więc pewnie, pewnie o to chodzi. Zweryfikujemy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zatrzymamy bandyckie wywłaszczania i naprawimy krzywdy już wywłaszczone. Mijają trzy, mijają trzy miesiące, a nie ma nawet decyzji, co my z tym robimy. Znaczy, to się trochę kłóci ten jeden punkt z drugim. No. Bo jeśli, jeśli po tym przeglądzie okazałoby się, że jednak rząd chce realizować ten projekt, to wywłaszczenia pewnie musiałyby następować. Ale to wtedy już nie będą bandyckie. Okej. Okay. Ba bandyckie były poprzednio. Znaczy, no. <laughs> okay. No wiesz, były wybory. Trzeba było napisać bandyckie. Znaczy, to mówię, że to. Pewnie, pewnie sami wyborcy zgłaszali te, te postulaty, więc. Powołamy Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku, to się dzieje. Język śląski zostanie uznany za język regionalny, jeśli jeszcze się nie wydarzyło. Przywrócimy korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów tutaj też bo tutaj zdaje się w ogóle jest problem z sieciami przesyłowymi więc trzeba w ogóle zacząć od sieci przesyłowych to jest długa historia Trochę prawda tak, tam się dzieje nowa rzecz to ma być jeszcze chyba w tym kwartale przygotowana ustawa która hmm, zakłada dopłaty do instalacji wiatraków przydomowych To To dobrze to będą, aby mieszkania w Polsce aby mieszkanie w Polsce aby mieszkań w Polsce powstawało więcej, uwolnimy grunty spółek Skarbu Państwa i krajowego zasobu nieruchomości. Nic się nie stało. No ale widzisz, nie pada liczba, że powstanie 3 miliony mieszkań, którą kiedyś. No nie, już dzisiaj nie, już nie i teraz nie... nikt nie obiecuje, jeśli jest program mieszkaniowy, nie pada żadna liczba. Więc rozumiem, że to jest jakaś. No jakaś edukacja taka polityczna nastąpiła. Wprowadzimy kredyt 0% na zakup mieszkania. Po tym, jak ten kredyt 2% zniszczył rynek, myślę, że już nikt tego 0% nie będzie wprowadzał. No właśnie, tutaj można mieć trochę pretensje do, do spisujących te postulaty, dlatego że już było wiadomo, że tego sposób, ten, ten sposób działania. Morawiecki zaczął, obniżył do 2%. Znaczy, wprowadził taki tak, kredyt. Tak, 2%, więc tak. trzeba było go przebić, więc ktoś zaproponował 0%. To jak gdyby sprzyja. Zwiększa popyt przy ograniczonej podaży, więc tak naprawdę podnosi ceny mieszkań, więc przyja deweloperom, a nie tak naprawdę ludziom, którzy chcą kupić mieszkanie. Uzdrowimy mechanizm ewaluacji nauki. Wprowadzimy ustawę o statusie artysty. E, na razie artysty. artysty. Artysty nie mogą się doczekać tantiem z Netflixa. No A co dopiero ustawa o statusie artysty? Artysty muszą jeszcze poczekać. Odpolitycznimy i uspo uspołecznimy media publiczne, zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych, natychmiast zatrzymamy finansowanie fabryki kłamstw i nienawiści, jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2 miliardy z TVP na leczenie raka. Od politycznymi i uspołecznimy media publiczne. Wciąż nie jest zrealizowane. Bo na razie, jak rozumiem, media zostały... Została wyrzucona ekipa, która je zawłaszczyła i zrobiła z nich TVP na przykład. No ale przyszli ci, którzy mieli to przejąć. Trochę się to zmienia, jak rozumiem pewne procesy się tu wydarzą. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych i nic, nawet nie ma projektu ustawy w tej sprawie, a to też byłby test dla prezydenta. Skoro prezydent na przykład się oburzał na to, jak przejęte były media, to można wysłać taką ustawę, powiedzieć, panie prezydencie zlikwidujmy... On ją odsyła do Trybunału. Ale taki test by się przydał. No, przydałby znaczy, się. No. Dlaczego tego? To nie również mam, by było no. istotne dla wyborców, żeby wiedzieć. Jakby na co można liczyć ze strony ale prezydenta? co, to znaczy, jakby pięknie wyglądało, na przykład na półrocze rządu. Rząd przygotował tyle i tyle ustaw. Mhm. Chcieliśmy, abyście mieli. To, to, to i to. Mhm. Ale ten pan, Andrzej Duda, postanowił zrobić wam na złość mhm. i nie podpisał tych ustaw. Można? Wiesz, ja w ogóle mam wrażenie, że brakuje komunikacji. Rząd prawda. nie ma rzecznika, co jest jakimś kuriozum jednak, bo ja wiem, że Donald Tusk wypada najświetniej i nie mówię tego nawet złośliwie, mhm. tylko rzeczywiście z tych wszystkich tam polityków, mhm. którzy są w rządzie, no on jest ewidentnie liderem i, i, i ma tę moc. Natomiast no on potrzebuje rzecznika prasowego, kogoś kto będzie mógł się w imieniu rządu wypowiadać, mhm. do którego on będzie miał jednak zaufanie, który będzie prowadził komunikację z dziennikarzami, Wiem, że tam są znakomite też dziewczyny, które były w trakcie kampanii wyborczej, jeśli chodzi o koalicję mhm. obywatelską. No ale z jakichś powodów one nie zostają rzeczniczkami rządu. Taki rzecznik byś na przykład przydał, no, żeby ta komunikacja i transparentność działań była jasna i taka właśnie wyraźna dla mhm. wyborców, jak Już uważasz? Dlatego mi, się, dlatego mi się podoba to porównanie partii do, do firmy. I że. Równie trudno jest założyć firmę, jak założyć partię, tak jak firmę, dlatego że jak sobie pomyślisz w ten sposób o partii, to cię zmusza do innego podejścia w ogóle do myślenia o tym, co robisz. Znaczy, nie ma pustych przelotów. Znaczy, w firmie nie może nie być rzecznika prasowego, nie możesz nie mieć kontaktów z inwestorami. No nie. Poszczególne departamenty też mają się komunikować w jakiś sposób. Bo, to... To jest, bo jedna to jest komunikacja na zewnątrz, tak, a druga, tak. to druga to jest komunikacja na zewnątrz. Druga to no, jest synchronizacja, no, żeby też każdy wiesz, wiedział. Ale minister, Zobacz, no, tam jest ileś ministerstw. Tak? Mhm. Rząd to nie jest jedno miejsce, gdzie wszyscy pracują razem, mhm. tylko każdy ma sw swoje ministerstwo, e, tysiące ludzi, którymi no zarządza. Tak. Więc koordynacja choćby na poziomie rządu, żeby ministerstwa wzajemnie wiedziały też, co kto robi, o czym informuje Dokładnie. i w jakiej kolejności. No, Już jak się rozmawia z Balcerowiczem. Kiedyś go pytałem o to, co sprawiło, że się udało. To on mówił, że nastrój społeczny był taki, że wszyscy byli gotowi na poświęcenia i reformy. Tak uważał. Ale mówił, że bardzo ważny element to było to, że on sobie potrafił dobrać i zgodzić się z nim pracować odpowiednie osoby. I on mówi o Koźmińskim, który mówi: Zorganizował mi pracę. Pracę, kontakty ze wszystkimi ministerstwami, dzięki temu to wszystko chodziło. No i wiesz. i to porównanie do korporacji jest, no tak sobie myślę, jak się rozmawia z ludźmi od zarządzania, to mówią, że w korporacji kultura korporacyjna to jest coś ważnego, i że ta korpora, kultura korporacyjna zjada nawet najlepsze strategie na śniadanie. Znaczy, jak, jak nie wytworzysz takiej kultury korporacyjnej w rządzie, żeby wszyscy wiedzieli, do której bramki grają i jak ma wyglądać ta, ta komunikacja, synchronizacja i tak dalej, no to potem to się wszystko rozłazi. No to wychodzi taki polski ład. A to by wydawało się, że, 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 akurat, że to akurat Donald Tusk miał dobrze przerobione. No zobaczymy. Może to wszystko powstaje. Może za chwilę się wydarzy. Gdybyśmy mieli oceniać tak jak w szkole się ocenia te pierwsze 100 dni, ja wiem, że to jest, wiesz, no, no mnóstwo zlepek różnych rzeczy I, i teraz nie chodzi o konkretne nazwisko, tylko rząd jako całość, mhm. to i, jedynka, no to jedynka, a szóstka, to szóstka, to, to ile byś postawił? Hmm. No ile, Nie no, to no. nie no, jest... Konrad, ja wiem, że to nie jest, ale no to jest taka zabawa teraz. Dwa zero Polacy prowadzą, a my wystawimy notę, ocenę za 100. O, tutaj na przykład Anna Antsan pisze 3 plus. Nie, nie wystawię takiej oceny. Znaczy raz, że to nie są... Yy... Ja bym postawił czwórkę. Tak? Postawiłbym czwórkę na zachętę. Jak, wiesz, jak czasami no się tak. dostawało w szkole, nie? Trzy yy... z dwa maj po Nie, nie, właśnie to jest na zachętę. Czwórka mhm. na zachętę. No to wiesz, ja byłam na takiej kolacji pożegnalnej jednego z dużych biznesmenów. Można powiedzieć oligarchów poprzedniej. Poprzednich rządów. I A wiem, na którą. Człowiek z zarządu tej firmy, jak go pytam, no jak tam, co dalej, mi powiedział: No, jeszcze tylko pip i wakacje. Pierdol, ci powiedział. Tak. Czyli jeszcze tylko Pierdol i wakacje. Więc to jest jakieś nawiązanie do, do szkoły i do oceny. Tylko, że widzisz, to jest, nie jest koniec roku, to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, ale spotkałem się też z innym, no wysoko postawionym w spółkach Skarbu Państwa no nie wiem, menadżerem, funkcjonariuszem poprzedniej ekipy, nie wiem jak to nazwać. Nazwiska na pewno nie wymienię, bo obiecałem, że nie. Ale jak go pytałem, na czym polegała jego prasa, to powiedział mi, że e, pół czasu poświęcał na to, żeby utrzymać się na stołku, a drugie pół, żeby koledzy mu pieniędzy nie zabrali. To, no, znaczy dla mnie to było, rozumiem takie tezy publicystyczne, ale jak się słyszy coś takiego od osoby, która no, wysoko siedziała w tej hierarchii i wie jak to wyglądało, to no to naprawdę Intrygujące bym powiedział. Poproszono mnie tutaj jeden z, z widzów, żebym pomiział stół. No właśnie, o patrzcie. Intrygujące. To jest taka, taka, taka specjalna powierzchnia. O. Hec. Możemy napisać piątka, czwórka. Nie, no cztery. Cztery na początek. Nie jest łatwo. Szkoła, jeśli trzymać się tej analogii, szkoła zdemolow zdemolowana przez wandali którzy przez 8 lat się uczyli w tej mhm. szkole, no więc i tak nieźle, no, jak Wiesz, na początek. Ja, no. ja mam, mam problem z tym, że jeśli by wystawiać ocenę temu rządowi, to on jest tak niejednolity jeszcze i o tyle rzeczy wymaga tam dotarcia, że trzeba było chyba ocenić każdego z wicepremierów, tak, nie z marszałkiem oczywiście. oddzielnie, a oni jak gdyby... Trochę z różnych przedmiotów próbują zdawać ten egzamin. Oczywiście. Ja uprościłem w swojej tak, ocenie. Znaczy sprowadziłem to, bo to jest o wiele bardziej skomplikowany mechanizm, organizm w ogóle. Rząd jest... Może właściwie powinienem kiedyś zaprosić tutaj kogoś, kto właśnie by opowiadał naszym widzom, co oznacza w ogóle rząd, jak to jest skomplikowana struktura, jak wygląda zarządzanie takim tworem. Wiem, kto mógłby przyjść. Donald Tusk. No właśnie, czyli oficjalnie możesz zaprosić Donalda Tuska. Chętnie to Panie wszyscy premierze, obejrzymy. Panie premierze, bo. Za tydzień w czwartek na miejscu Konrada Sadurskiego będzie siedział Rafał Trzaskowski, A. kandydat na prezydenta Warszawy e, i będziecie mogli go odpytywać e, ze wszystkiego. Będzie tutaj live i będzie odpowiadał na wasze pytania, które zamieszcza, będziecie zamieszczać na czacie, więc się już szykujcie. E, za tydzień w czwartek o 21.00 Rafał Trzaskowski. Więc tak, jeśli pan, prezydent, pan premier nas dzisiaj nie ogląda, to może obejrzy za tydzień, wtedy też go poproszę tak... A jak to nic nie da rady, to przez Precja Rafała Poproszę Rafała Czaskowskiego, żeby zaprosił premiera, żeby premier przyszedł i poopowiadał nam tutaj, jak to jest skierować rządem, jak to od kuchni wygląda. Konradzie, bardzo Ci dziękuję za ten wyważony ton. Oceny nie postawiłem, przepraszam, ale możesz poprosić premiera Tuska, żeby samo oceny dokonał. Jeśli przyjdzie, oczywiście. 2-0 wciąż. Co za sukces ze Stonią. Jesteśmy jednak piłkarską potęgą w Europie. Nie ma co. Ale Lewy musi być wściekły, że nie strzelił. Chyc! Możesz A, i myślałem, że na koniec jeszcze jedna to. brameczka. No dobrze. Konradzie, Dziękuję. wielkie dzięki. Konrad Sadurski, Newsweek. Czytajcie w najnowszym Newsweeku, który już w niedzielę w w formie cyfrowej będzie dostępny na newsweek.pl. Wywiad Konrada z Wojciechem Kwaśniakiem, byłym zastępcą szefa Komisji Nadzoru Finansowego pobitym w 2014 roku, prawie zabitym. W związku z aferą Skok Wołomin i w ogóle z aferą skok szerzej. Polecam, dziękuję, Dzięki. a ja wam przypominam za tydzień Rafał Szaskowski. Jutro oczywiście studio wyborcze o 21.00, a ja też medluję się w niedzielę. W Sekielski Sunday Night Live. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.